Angelika Cichocka i Jarosław Idzie. Angelika Cichocka, mistrzyni Europy, jedyna w historii polskiej lekkiej atletyki, która nie miała sobie równych na Mistrzostwach Europy w Amsterdamie na dystansie 1500 metrów. A teraz ważny moment, bo oglądamy bieg na dystansie 5000 metrów i przed chwileczką widzieliśmy, jak zeszła już z dystansu, z trasy Aneta Lemierz, czyli ta, która miała podyktować odpowiednio mocne tempo i widać, że wywiązała się z tej roli perfekcyjnie. Tak jest, Aneta poprowadziła, tak zastanawiałam się, czy pobiegnie 1000 metrów, ale pobiegła na swoim dystansie, można powiedzieć, 800 metrów, 1000 w tempie 2,50, więc widać, że tutaj dziewczyny po prostu biegną na rekord meetingu, który w 2001 roku ustanowiła Olga Igierowa, 14,29, to zdecydowanie jest w zasięgu Gidej i ona pod ten rekord stadionu będzie chciała dzisiaj sięgnąć. Pogoda jest dobra, więc zwłaszcza na takich dłuższych dystansach, jakim jest 5 km, myślę, że nawet jest szansa przy dobrym rozprowadzeniu biegu na życiówkę w przypadku Gidej. No i też widzimy tutaj Misę, drugą Etiopkę, która być... Nie ma na starcie reprezentanta Polski w skoku o tyczce. No a jeśli chodzi o bieg na dystansie 5000 metrów kobiet, to widzimy, że został już tylko duet. No i ciekaw jestem, czy Etiopka Gidej upora się. Widzimy, proszę zwrócić uwagę na te lampki palące się, zapalające się obok biegnących zawodniczek. Ta zielona fala to informacja, że tempo odpowiada wynikowi 14 minut 5 sekund i 20 setnych, a zatem najlepszemu w tym roku wynikowi na świecie. Widać, że organizatorzy mierzą nie tylko tutaj poprawienie rekordu meetingu na piątkę, ale także chcieliby, aby padł tutaj najlepszy wynik na świecie. Tak jest. No i życiówka w przypadku Gidej. No miejmy nadzieję, że ona będzie w stanie utrzymać to bardzo szybkie tempo, co nie jest łatwe. No biegnie sama, teraz przed sobą ma pacemakerkę, no ale oczywiste jest to, że czypkoeczkenika nie będzie prowadziła tego dystansu w nieskończoność, można tak powiedzieć, więc no, Gidej będzie miała trudne zadanie, ponieważ to tempo będzie musiała dyktować sobie sama. Już dziewczyny zostały daleko z tyłu, więc ta grupa jest rozdzielona i Gidej pozostanie sama na polu walki, więc no, wszystko jest możliwe. Wygląda bardzo dobrze. Cały tempo czas jest obok tej zielonej fali, a to oznacza, że te 14 minut 5 i 20 setnych sekundy, wynik zbliżony do tego rezultatu, cały czas jest możliwy na olimpijskim stadionie w Berlinie, a skoro taki wynik, to wynik równy rekordowi świata, bo przecież w tym roku właśnie Faith Kipyegon, reprezentantka Kenii podczas zawodów diamentowej ligi w Paryżu, dystans 5000 metrów pokonała właśnie w tempie, jaki wyznacza ta zielona fala. Wspaniała moim zdaniem sprawa dla widzów. Bardzo. Cały czas mogą na bieżąco obserwować to, co dzieje się w walce z tym wirtualnym, ale faktycznie ustanowionym rekordowym wynikiem. Czy to rekord meetingu, czy najlepszy wynik na świecie, czy tak jak w tym wypadku
organizatorzy celują w rekord świata. Tak jest, no ale też to jest duże ułatwienie dla zawodników, którzy mają przed sobą te światła, nie muszą się koncentrować na poszczególnych... Skoczył, wracamy na bieżni. No i tutaj cały czas tempo jest dobre, tempo jest nadal na rekord świata. Wydaje mi się, no będzie to trudne zadanie, na pewno. Nie mam przy sobie rywalek, rywalki są daleko, daleko z tyłu. No ale myślę, że tutaj duże brawa dla Gidy, że w ogóle jest ambitna, podjęła to ryzyko i widzimy, że postawiła sobie mocne zadanie na ten bieg i jest nieugięta w realizacji. Cały czas klinika. No ciekawa jestem, jaki dystans klinika poprowadzi. Już widzimy, że raczej dobiegnie do 3 km. No i właśnie to będzie chyba najtrudniejsze dla Gidej, aby te ostatnie kilometry, 2 kilometry, widzimy tutaj 3000 metrów, 8,30 i 16, a zatem ten ostatni kilometr, 2,49, niesamowite tempo, jeśli to chodzi o ten bieg. To jest tempo, którego 8,30, myślę, że żadna z Polek nie powstydziłaby się takiego rekordu życiowego na dystansie 3 kilometrów. No, widzimy, że Gidej kontynuuje ten szaleńczy bieg, tę szaleńczą pogoń za rekordem świata, z rekordem życiowym. I tutaj już Kenijka kończy swoje zadanie, ale miło się ogląda taką współpracę kenijsko-etiopską, bo zwłaszcza na tych długich dystansach możemy często zaobserwować dużą rywalizację pomiędzy, nawet jak możemy powiedzieć, dwoma obozami kenijskimi i etiopskimi. Ta rywalizacja jest dosyć duża, a tutaj miło się ogląda współpracę. No i Gidej pozostaje sama. Zobaczymy. No. Te ostatnie 1600 metrów będzie niezwykle trudne. Będzie tutaj oczywiście do pomocy miała te światełka i jest tutaj w tej strefie niebieskiej i za nią cały czas te białe lampki symbolizujące tempo, z jakim trzeba biec, by wyrównać rekord świata. Ten rekord świata, przypomnijmy, 14 minut 5 i 20 setnych sekundy. Równiutko, no ale osamotniona w tej walce, a tempo jest niesamowicie mocne. No ale wygląda naprawdę bardzo dobrze. Wygląda na ten moment, jakby Gidej miała się uporać z tym rekordem świata. No bardzo ciekawe. Nie spodziewałam się tak mocnego biegu dzisiaj na zasadzie na otwarcie tego meetingu, a to już no Gidej zresztą srebrna medalistka w biegu na 10 tysięcy metrów, gdzie mogliśmy obserwować ten nieszczęsny wypadek Sifan Hassan na ostatnich metrach. No i wówczas Gidej sięgnęła po srebrny medal, a tutaj na o połowę krótszym dostała się 5 tysięcy metrów. I zobaczymy, na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Za chwileczkę pozostanie 1200 metrów do zakończenia tego biegu, a zatem 3 okrążenia. Przypomnijmy, oglądamy reprezentantkę Etiopii Gidej, 25-letnią specjalistkę biegów na długich dystansach. Widzimy, że już obok niej są te zielone światełka. Za chwileczkę będzie dublowała zawodniczki, a zatem wyprzedza je o prawie już 400 metrów. Miejmy nadzieję, że zachowają się czujnie i zejdą na ten zewnętrzny tor, no bo gdyby moment wyprzedzenia wypadł na wirażu, musiałaby po prostu Gidej zejść na zewnętrzną stronę i wyprzedzać rywalki, nadrabiając troszeczkę dystansu, a tutaj tak. Walka idzie o dziesiąte części sekundy. Zresztą no, jest taka niepisana zasada, że rzeczywiście jeżeli zawodniczki są dublowane, no to schodzą na ten zewnętrzny tor, żeby nie przeszkadzać, no i zwłaszcza nie przeszkadzać w takim silnym biegu, jakim dzisiaj jest atak na rekord świata. No sama nie wierzę w to, co tutaj się dzieje, ale Gidej cały czas jest w dobrym tempie, jest w tempie rekordu świata. Będziemy, proszę Państwa, być może świadkami rekordu świata. Ten sezon, który powolutku zbliża się do końca, ale wiele jeszcze ciekawych zawodów przed nami. No a historia pokazuje, że zawodniczki, zawodnicy, którzy startowali na Mistrzostwach Świata, bardzo często w tych zawodach następujących po tej najważniejszej imprezie, jeszcze 800 metrów pozostaje reprezentantce Etiopii. Mówiłem, że czujnie zachowają się na pewno zawodniczki, zwalniają ten tor. No i już mamy 700 metrów do mety. Tyle pozostaje reprezentantce Etiopii Gidej, która tutaj w
w samotnej walce mierzy się z rekordem świata. Widzimy, że międzyczasy są bezwzględne, aparatura nie ma sentymentów. Widać, że to zielone światełko jest minimalnie przed reprezentantką Etiopii, ale jeśli nie będzie to zbyt duża strata, ona rzuci wszystko, co jeszcze w organizmie ma, by postawić na szale wszystkie swoje siły. Niesamowita walka. No goni ten rekord świata. Słabnie niestety troszkę Etiopka, no ale i tak no, z pewnością będzie to rekord meetingu dla niej dzisiaj. Ale nie jest to łatwe zadanie. W samotnym biegu pobić rekord świata. Faith Kipyegon. No to duże brawa za podjęcie tego trudnego i jakże szaleńczego ryzyka dzisiaj. No ale Gidej nie miała nic do stracenia. Zaryzykowała no i ma szansę na rekord życiowy, to zdecydowanie. Jeszcze nie wszystko stracone. Ta zielona fala jest coraz bliżej. Czoło tej zielonej fali przed Etiopką Gidei. Zdaje sobie sprawę, że musi tutaj przyspieszyć, musi powalczyć. Proszę zwrócić uwagę, jak wspaniała atmosfera. Nie ma właściwie widza na stadionie olimpijskim w Berlinie, który oklaskami, okrzykami nie zachęcałby Etiopki do tego, by powalczyła jeszcze. Na pewno tutaj padnie rekord meetingu, na pewno będzie to wynik zbliżony do rekordu świata. Rekord świata Faith Kipyegon, reprezentantki Kenii, 14 minut 5 i 20 setnych sekundy. W Paryżu Gidej zajęła drugie miejsce, przegrała z Kenijką wtedy o 2 około sekundy. No a teraz ostatnia prosta, no i patrzymy, trzymamy kciuki. Ja już mam ochotę krzyczeć razem z kibicami. Dawaj Gidej. Ostatnie metry. Gidej na ostatniej prostej, Gidej blisko rekordu świata, już nie ma tej zielonej fali, zachęcana przez wszystkich, Gidej finiszuje 14 minut 8,62 sekundy, a zatem ledwie 3 sekundy wolniej od rekordu świata. Nie poprawiła swojego tego wyniku z Paryża, nie poprawiła rekordu świata, ale rywalizacja. Gdyby jeszcze troszeczkę więcej towarzystwa miała na tych ostatnich 2 kilometrach reprezentantka Etiopii Gidej, bo Dżemutaj, Kenijka, straciła do niej prawie 50 sekund, 14 minut 56 i 99 setnych sekundy. Winni Dżemutaj, reprezentantka Kenii, zajęła drugie miejsce. Mogłaby nawet liczyć na poprawę tylko w wyniku, może na rekord świata. Także duże, duże brawa i uznanie dla Gidej Etiopki. Niesamowicie, jest zmęczona. Widać, że dużo kosztował ją ten bieg, walczyła. Też miałam ochotę wstać i też dać jej trochę wiatru w żagle, bo wiem, jak trudne to są biegi, kiedy trzeba walczyć samym ze sobą, kiedy trzeba przezwyciężyć to zmęczenie. I ona jeszcze też próbowała finiszować, próbowała zbliżyć się do tych zielonych świateł, więc no, walczyła do ostatnich metrów, no ale, ale była bardzo blisko, nie udała się. Tutaj widzimy, że dzieli się z kibicami runda honorowa, więc jeszcze ma.